Tekla Justyna Krzyżanowska była matką czworga dzieci, trzech córek, Ludwiki, Izabeli i Emilii oraz Fryderyka. Jej życie oraz pochodzenie miały istotny wpływ na wychowanie i wczesne lata Chopina. Urodziła się w 1782 roku w rodzinie drobnej szlachty. Była córką Jakuba Krzyżanowskiego, dzierżawcy majątku, który pracował dla arystokratycznej rodziny Łączyńskich. Jej matka Antonina Kołomińska również pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Justyna miała zatem szlacheckie korzenie, chociaż jej rodzina nie była zamożna. W 1806 roku Justyna poślubiła Mikołaja Chopina, francuskiego emigranta, który osiadł w Polsce. Mikołaj pracował jako guwener i nauczyciel, a później także jako profesor w Warszawie. Para zamieszkała w Żelazowej Woli, w majątku hrabiów Skarbków, gdzie Mikołaj pełnił funkcję nauczyciela domowego. To właśnie tam, w 1810 roku, urodził się ich syn Fryderyk Chopin. Justyna była osobą inteligentną, dobrze wykształconą i pełną troski, co miało ogromny wpływ na wczesne życie Fryderyka. Zajmowała się edukacją swoich dzieci i dbała o to, aby w domu panowała atmosfera kultury i muzyki. Muzyka odgrywała kluczową rolę w życiu rodziny Chopinów. Justyna grała na fortepianie i przekazała swoje zamiłowanie do muzyki dzieciom, zwłaszcza Fryderykowi, który już od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent. Można przypuszczać, że jej wrażliwość i miłość do muzyki odegrały istotną rolę w formowaniu talentu kompozytorskiego Chopina. Chociaż Justyna nie była muzykiem z zawodu, jej wpływ na kształtowanie wrażliwości artystycznej Chopina jest nie do przecenienia. Ciepło rodzinnego domu i wsparcie matki było kluczowe dla rozwoju jego osobowości i twórczości. Chopin bardzo tęsknił za rodziną po wyjeździe z Polski, a jego listy do matki świadczą o wielkiej miłości i szacunku. Justyna Krzyżanowska była także świadkiem sukcesów swojego syna, choć rozstanie z nim, gdy Fryderyk wyjechał na stałe z Polski w 1830 roku, było dla niej bardzo bolesne. Dźwigała również ciężar tragedii przedwcześnie zmarłej w wieku 14 lat córki Emilii. Justyna zmarła 1 października 1861 roku w Warszawie w wieku 79 lat. Była ważną postacią w życiu Fryderyka Chopina. Jej troska, inteligencja i zamiłowanie do muzyki miały ogromny wpływ na jego rozwój artystyczny. To właśnie jej zachęta i edukacja pozwoliły mu odkryć jego wyjątkowy talent muzyczny, który stał się fundamentem jego przyszłej kariery.